Zmierzamy do punktu, ale tam są kolejne, są. Coś wystraszyłem chyba ptaka. A co tam się dzieje? Widziałem zwiastun gry Szczur. Widziałem. No dawaj. Kurwa, bystrzak. No gdzie lecisz do tej wody? No, oh my god. Widzieliście, jak ją układał pałą? Na moście? Raz spotkałem się z grą, którą musiałem krakować, żeby móc w nią zagrać, bo oficjalna wersja nie działała. No, tak się zdarzało. Chyba z Wiedźminem było tak. Chyba z dwójką. Że wersja oficjalna nie działała, bo coś tam serwery nawaliły. I ludzie musieli kraka ściągać, żeby pograć w oryginalną. Okej. Hej, a pieniądz? Oddawaj pieniądz za ratunek, nie? Nie bardzo. No trudno się mówi. No dobrze. Wszystko jest legalne, jeżeli nie kradniesz samej gry. No. To znaczy, wiesz, ja jakby nie znam się na tym, natomiast wiem, że to bardzo dużo zależy od tego, jak interpretuje się jakieś tam przepisy. Ja nie sądzę, żeby gdyby się pojawiła dyskusja Nintendo kontra koleś, który sobie ściągnął na PC ta gierkę i grał w nią. Strasznie łuk słaby. Znaczy, strasznie konto padania. To... A pal licho, no. Ja, jak mówię, uważam, że to jest uczciwe. Natomiast czy to jest legalne, to miałbym wątpliwości. Czy mogę wrzucić link odnośnie legalności emulatorów? Wiesz co, to nie ma sensu, bo... myślałem, że tu koń stoi sam. Fajny rumak. Bo widzisz, w internecie to są różne rzeczy. Jakbyś chciał... Jakbyś się bardzo postarał, to może byś nawet znalazł link, w którym... Jest na przykład to, że policjant cię nie ma prawa wylegitymować w Stanach Zjednoczonych, nie? Albo jak cię zatrzyma. Jest taki link. Jest taka historia. Jest sporo ludzi, którzy wierzą w to. Albo na przykład, że można zrezygnować z obywatelstwa amerykańskiego i wtedy nie podlega się amerykańskiemu prawu. Ja na YouTubie widziałem chyba z 50 takich filmów, gdzie ludzie przeczytali taki link i uwierzyli. Więc no, dopóki ci tego prawnik nie powie i dopóki nie masz tego podpisanego gdzieś tam na papierze, oficjalnie, przez jakiś urząd, to wiesz, to możesz sobie czytać co chcesz. No, nie bądźmy naiwni, nie? Później cię ktoś przed sądem postawi i powiesz, ja tu mam pani sędzio, tutaj jest link taki. I tam pisało, że to jest legalne. Pod tym względem Nintendo ma fioła strasznego, jeżeli chodzi o walkę z... Nawet na YouTubie nie można za bardzo pokazywać tych materiałów, nie można zarabiać na nich. Więc nie liczyłbym na to, że Nintendo... jakiekolwiek prawo zinterpretuje na korzyść kogoś, kto tam... próbuje zrobić coś innego, niż Nintendo sobie życzy, nie? Właśnie, jest coś takiego jak warunki użytkowania tych gier, które trzeba podpisać przed rozpoczęciem gry w ogóle.
I podejrzewam, że w tych warunkach użytkowania... No, nie mogłem tego zdobyć. Nie przesadzać z używaniem strzał? Dobrze. Dobrze, dziękuję za paradę, będę oszczędzał strzały. Tak, tak, właśnie to jest zabawne. W Stanach Zjednoczonych nie ma co dyskutować z policją. U nas kiedyś jak byliśmy chyba w okolicy Los Angeles, żeśmy jechali samochodem za szybko, bo motocykliści przyspieszyli, chcieliśmy ich nadgonić i nas policjant zatrzymał. I bardzo dostaliśmy niewielki mandat, bo turyści w ogóle byliśmy tacy strasznie podporządkowani. Ale widać był autorytet, nie? Oni mają poczucie władzy. Oczywiście zdarzają się policjanci, którzy tą władzę nadużywają, co do tego nie ma wątpliwości. Ale generalnie lepiej ich słuchać, nie? Jak widzę jakieś laski w samochodach, które mówią, nie pokażę panu dokumentów. Nie pokażę. To jest niezgodne z... Ja nie jestem obywatelką Stanów Zjednoczonych. Wymówiłam obywatelstwo i teraz pan mnie nie ma prawa legitymować. Spopaprane strasznie. Ludzie wierzą w to, co chcą wierzyć. No i potem są śmieszne akcje, nie? Że policjant wyciąga taką laskę z samochodu, ona nie masz prawa, nie masz prawa. O Boże. Zabawne. To jest gwałt, krzyczy babka na całe miasto. Ten policjant mnie gwałci. A facet do niej spokojnie, uspokój się, bo jedziemy na posterunek. Nie, chcę rozmawiać z twoim przełożonym. O Boże. Uwielbiam, jak Social Justice Warrior tak dostaje po dupie ostro. Nie dał rady zatrąbkować. Ale to już zabicie tych kolesiów. Hej, hej, witam kolejnego subskrybenta. Jest na szczęście sporo beczek. 21 subskrybuje 3 miesiące. Undefinite. O shit. Ktoś został z nami na dłużej! Don Nestor subskrybuje 3 miesiące. 3 miesiące... Witam kolejnego. Da dzięki rok. Fajnie się skończyła broń, kurde, w połowie walki. To była dobra walka. Wreszcie się te uniki sprawdziły. Foch na gry dla starszych pań. Pani Ires, to nie jest tak. Ja nie stroję fochów. Zdarzy mi się czasami, że się z czymś znudzę. Więc tak, troszkę się znudziłem tymi grami dla starszych pań. Za dużo ich robiłem naraz, to jest moja własna wina. No teraz ta walka była fajna, nawet mi się podobało. No może to też ja jestem maruda, nie? Powinienem bardziej ogarniać i dopiero wtedy zacząć komentować, nie? I bardzo lubię też, chciałem powiedzieć, że też bardzo lubię włócznie. Ich zasięg jest fajny, fajnie się nimi walczy. No dobrze, to co musimy teraz zrobić, to zajrzeć do inwentory, przejść na łuki. To ergonomia tego, żeby łuk wyrzucić, to trzeba już wejść do inwentory. Normalną broń można rzucić. I spoko, nie? Więc można to szybciej, ale łuku to się trzeba pozbyć po wejściu do inwentory. I to jest właśnie kiepska ergonomia, o której mówię często.
do której Azjaci są przyzwyczajeni. Jak w ogóle Japończycy nie sądzę, żeby w tej materii jakiekolwiek protesty kiedykolwiek się pojawiły. No. Natomiast wydaje mi się, że gracze europejscy są dużo bardziej wymagający. Może marudni, ja wiem. Może też jest tak, że Azjaci bardzo się... Nie wiem, łatwiej się podporządkowują, albo ze spokojem podchodzą do tego, co im nie pasuje. Może to jest dobra filozofia, nie? Jak oceniam grę? Po paru godzinach? Takie 7 na 10 mocne. Czy widziałem filmik z dobrze bawiącą się parą na trybunach na Jemie? Nie, nie widziałem. Ale musi być bardzo atrakcyjny, tak? Coś mi ktoś tutaj pisał jakąś historię. Pobijam foch na... Aha, nie, to już czytałem. Też czytałem, no więc... Chodź tu, kozo. Dopóki tej kozy się nie da zabić jednym strzałem, to nie ma co w ogóle na nią polować. Bo ona zabierze strzałę i ucieknie. DJ Palasides, Miss Honey. O kurde, patrzcie. Na koniach jeżdżą te cwaniaki. O, to może być ciekawa walka. Tego rumaka to bym chętnie złapał, szczerze mówiąc. Jeżeli taka opcja by była. Chyba to było fajne. Takie ciekawostki są fantastyczne. Że ten świat żyje własnym życiem, to jest coś, co mi się podoba. Nieźle. Dobra, muszę znaleźć... gdzie ja tu byłem? Dobra, tu się musimy do tego... Do stadniny musiałbym wrócić, nie? Żeby zarejestrować tego konia? To się jakoś tak odbywa? Coś kojarzę, ale... O, ktoś został z nami na dłużej! No i Peterski. Peterski 91 subskrybuje 2 miesiące, roki, gdzie te dziewczęta kurła xdd, witam, haha, d. Jakie dziewczęta? O co ci chodzi? A, trzeba go zarejestrować i koń będzie zawsze twój. Właśnie, gdzieś tu to chyba pojadę do tej stadniny. To jest bezpośrednio na zachód trzeba by jechać, nie? Fajne. Ja pierdzielę, ta muzyczka po prostu zaraz mnie szlak trafi. Z tamtym laserowym to nie chce mieć nic wspólnego. Po prostu kto to wymyślił? Zobaczę, czy można w ogóle muzykę wyłączyć w tej grze, bo oszaleję. Wow, spokojnie, koniku. No do przodu. Łuczysz, panie!
Sprawdzę, czy w opcjach jest wyłącz muzykę. Opcje. Nie można wyłączyć. Bym sobie swoją własną włączył, bo mi co chwila tutaj... Nie ma, nie? No dobrze. Jakieś strasznie nieprzyjemne kreatury trafiają gdzieś tu po drodze. Więc tak, przeszedłem przez ten... Oj. Spokojnie, spokojnie, koniku. Te skały nie są takie strome, zobacz. Damy sobie radę. Widzisz? Wszystko jest spoko. O, jesteśmy. Musimy tylko do tej stadniny dojechać, wiesz? Zaklej głośnik taśmą. Brzmi jak bardzo sensowny pomysł, powiem ci. To jest chyba dobry kierunek, nie? Ale numer, nie spodziewałem się, że będę miał wierzchowca tak szybko. Nie, nie musicie mi wysyłać szocika ze scenami z Jema, w ogóle mnie to nie interesuje. Konie mają anatomiczne problemy przy schodzeniu. Tak, wiem. Koń ma problem z poruszaniem się zboczem w dół. Albo na przykład schodami. Pod górę spokojnie sobie poradzi, ale w dół nie bardzo. Gdzie tego konia się... O, tutaj. Yes, I do. Mhm. Mam nadzieję, że nie będę dużo płacił. O! Nie mam kasy. Dobrze, spokojnie. Może się uda coś sprzedać tutaj. A jak zejdę z konia, to nie stracę go? To ja się boję, bo tu nigdy nie wiadomo, nie? Stój. O, teraz można porozmawiać. Nie chcesz nic kupić? Nie, nic nie chcę. Czy Zelda na YouTubie będzie? Będzie. No dobra, trzeba spróbować, nie?
Inaczej, bo wiem, że w środku jest sklepik, mogę tam wejść. I sobie zorganizować jakiś pieniądz, nie? Okay, jasne, jasne. Dobra, sprzedamy coś. Weź wyluzuj. Okej, okay, sprzedamy tych ile? 20? Mam dużo... No kurwy. No goddammit! Dobra, spróbujmy tym. Nie potrafię się posługiwać kontrolerem. Tak. Na przykład to, co to jest? Okej, okay, to jest dekoracja, nie? To nie ma, nie ma jakiejś wartości. Wydaje mi się, że to też mogę sprzedać. Czy coś jeszcze? Kurde, on przy każdym sprzedaży pyta, czy coś jeszcze... Zawiera moc wody. Dobra, to sobie podarujemy. Mamy już wystarczająco dużo pieniędzy, więc... Okej. Okay. Jest konik, jest. O, ktoś został z nami na dłużej! Hej, Urborok. Dziękuję za resubę. Kurde, subskrybuję 3 miesiące. Witam uśmiech. Sprzedawać wszystkie kamienie poza diamentem, okej. Okay. Maksymalny bond to jest ten związek, tak? Z koniem. I witam, Kasperski. Okej. Okay. Czekajcie, jakbym konia nazwał? Czy ktoś z subskrybentów chce, żebym konia nazwał jego imieniem? Jeżeli tak, to proszę bardzo. Liberski był pierwszy, jak przypilnował. Niech będzie tak, żeby nie było za długo, dobrze? Liber. No właśnie, czyli można zagwizdać na konika. A, czyli można go przywołać, ale jak jest za daleko, to nie można? To jak to, co, jak to, to stracę konia? Jak mu pozwolę, nie, mniejsza z tym, no dowiemy się pewnie w trakcie. No dobra. Ten teren chyba jest trochę, ja poszedłem tutaj, to pewnie dlatego było jakoś ciężko tutaj. Czemu mam to oznaczone, nie wiem. Wybierzmy się tutaj ponownie i pójdziemy prosto na wschód. Mam nadzieję, że konik też się przeniesie. Bo to byłoby przykre, gdybym teraz tego konia stracił, co go kurde registrowałem przez ostatnie 10 minut. Jak w WoWie mówiłem, że świat rysunkowy mi się nie podoba, tak w Zeldzie strasznie się podoba. Zelda ma swoją taką specyfikę. To trzeba przyznać, że to jest taki bajkowy, ale to jest zupełnie inny rodzaj kreski niż w WoWie. No i konia szlak trafił. No to się na... Wow! No dobrze. Łuk podróżnika już sobie odpuścimy. Pozbieram tylko takie rzeczy.
Więcej już broni do walki wręcz nie mogę. Kurde, nie mógł mnie usłyszeć. A jest jakiś sposób, na przykład, że idę do stadniny i mogę odebrać tego konia, co gdzieś tam został? Ja to generalnie nie lubię podróżować wierzchowcami. Trzeba za nie ponosić odpowiedzialność, a to może nie jestem fanem ponoszenia odpowiedzialności. Czy ta gra jest dostępna na komputer? Chyba nie. Znaczy, można coś tam zrobić, ale to niech nie, to długa opowieść. Koniec nadchodzi. Zły omen i tak dalej. Panie kochany. Już po nas. Ale nie panikuj. A kim jesteś w ogóle? Tak naprawdę to mnie nie interesuje, kim jesteś. Do siebie gadam. Okej. Dobra, te wieże mu nie pasują, które wyskoczyły z ziemi i tak dalej, i tak dalej. Ale to mnie w ogóle nie przeszkadza. Dobra, do widzenia. Facet sobie zdecydowanie potrzebuje pogadać z kimś. Czy to jest druga część Black? Nie, to jest chyba 50. część Zeldy. Nie wiem dokładnie, tam kilkanaście ich było. Jest to chyba ostatnia część Zeldy, jaka się pojawiła. Chyba nawet na pewno. Czy warto dla tej gry kupić Switcha? Kurczę, chyba tak. Mimo, że wcale nie uważam, że jest aż tak dobra. Jak sugerowali recenzenci na początku. To uważam, że jest dobra tak czy siak. Ja na pewno kupię jeszcze Super Mario Odyssey. Bo wiele osób chwaliło. Przyjrzyjmy się, jak wygląda ten obóz tutaj. No dobra. Bardzo dużo osób mi polecało to Mario Odyssey. Hej, mamy nową legendę! It's me, Snickers, witam serdecznie. Jest to jakiś sposób na to, żeby tych łajdaków załatwić. Wszystkich, co? Headshot. Och. No dobra, trochę strzał zmarnowałem, ale sprawa załatwiona. Faktycznie te bronie lepszej jakości trochę dłużej wytrzymują. Kingdom Come? Troszkę będę grywał, jak zrobią patcha jakiegoś fajnego. A, są strzały. Na razie nie grywam, bo mnie irytuje. Błędy mnie irytują potężnie. O, co to jest? Goblina wnętrzności. Na pewno się przydadzą do zupy, nie? Tarcza. Dobra, weźmiemy tylko skarb. Podoba mi się to, że jak się oczyści jakiś obóz, to on już jest potem pusty. I nie trzeba znowu zabijać tych kreatur. No i znowu opal. Czyli mówicie, żeby sprzedawać wszystko? Hej, dziękuję za biciki. Żeby wyrzucać wszystko z wyjątkiem diamentów. Dobrze.